3 maja w Polsce obchodzimy uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Jednak w kalendarzu ogólnokościelnym pod datą 3 maja przypada liturgiczne wspomnienie świętego Piotra Cudotwórcę, biskupa. Piotr urodził się w Konstantynopolu około roku 850. Według jego życiorysu, jaki zostawił nam Paweł, biskup Koryntu, rodzice Piotra należeli do najznakomitszych w mieście cesarskim. Świadectwem ich pobożności jest to, że po zapewnieniu dzieciom środków do życia, oboje wstąpili do klasztoru, których w samym Konstantynopolu i w okolicach było bardzo wiele. Tam również wstąpił ich syn, Piotr. Musiał wyróżniać się wśród mnichów, skoro zwrócił na niego uwagę patriarcha Konstantynopola i mianował go metropolitą Koryntu. Piotr jednak stanowczo odmówił. Kiedy jednak zawakowało biskupstwo w Argos, w historycznej stolicy dawnej Sparty, na Peloponezie, ponaglany zgodził się wreszcie je przyjąć. Nie zaprzestał jednak wieść nadal życia pokuty i modlitwy. Dla swoich podwładnych był prawdziwym ojcem. Szczególną opieką otoczył ubogich swojej diecezji. W owych latach prawdziwą plagą dla ludności wybrzeży greckich byli piraci arabscy. Piotr nieraz stawał w jej obronie, a jeńców wykupywał z niewoli. Kiedy wybuchł głód, nakazał rozdać wszystkie zasoby potrzebującym. Jemu również przypisuje się założenie słynnego na Peloponezie klasztoru w Aria. Brał udział w synodzie, który w Konstantynopolu rozpatrywał sprawę gorszącego wielożeństwa cesarza Leona Mądrego. Powszechnie opłakiwany, zmarł 3 maja roku 922. Nad jego grobem wystawiono okazałą bazylikę. Święty Piotr stał się patronem Argos. Dla daru cudów, jakie otrzymał od Pana Boga, nadano mu zaszczytny przydomek Cudotwórcy. Wśród wielu cudów, jakie zdziałał za życia, przytacza się opowieść o tym, jak w czasie głodu z jednego korca rozmnożył mąkę dla wszystkich, którzy wtedy potrzebowali. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty dałeś swojemu ludowi jako przewodnika świętego Piotra biskupa przez jego wstawiennictwo. Obdarz nas ojcowską miłością przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christ.